Jedna osoba zginęła, wielu zostało poszkodowanych. To bilans wypadku, do jakiego doszło w poniedziałkowe popołudnie na drodze krajowej nr 32 na wylocie z Zielonej Góry w kierunku Krosna Odrzańskiego. Zdarzyły się dwa pojazdy. Jednym z nich był autobus PKS relacji Zielona Góra Gubin, drugi to był bus do transportu medycznego. Niestety kierowca busa zginął. Również kierowca autobusu został poszkodowany. Kierowca busa był zakleszczony, strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu, żeby go wydobyć. Również od razu po wydobyciu rozpoczęli akcję ratowania życia. Niestety po kilkudziesięciu minutach lekarz będący na miejscu stwierdził zgon. Kierowca autobusu w ciężkim stanie trafił do szpitala. Wiele osób odniosło mniej lub bardziej poważne obrażenia. Przeglądając zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia, można stwierdzić, że tylko cudem nie zginęło więcej osób. W całym zdarzeniu uczestniczyły 53 osoby: kierowca busa transportu medycznego, kierowca autobusu i 51 pasażerów. W sumie hospitalizowano 26 osób. Kilkanaście osób trafiło również do szpitala w celu sprawdzenia stanu ich zdrowia. Po kilku godzinach większość z tych osób została wypuszczona. Poszkodowani trafili do szpitali w Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Żarach, Nowej Soli, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Krosno Odrzańskie zareagowało niezwykle szybko. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego został bardzo szybko uruchomiony i gotowy do działania oraz ewentualnego współdziałania z jednostkami ratowniczymi, które działały na miejscu. Sztab bardzo szybko nawiązał i utrzymywał współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim, ze starostwem powiatowym w Krośnie Odrzańskim, a później również ze Szpitalem Wojewódzkim i z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze. Te informacje, które sztab uzyskał i potwierdził, były na bieżąco przekazywane poprzez portale społecznościowe, które są najszybszym sposobem dotarcia do mieszkańców w takich sytuacjach, ale również na bieżąco w tym zakresie był informowany pan burmistrz, tak aby dodatkowo ewentualnie mógł podejmować dodatkowe decyzje. Na miejscu wypadku w sumie wylądowały 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, a także 7 karetek pogotowia ratunkowego, 8 radiowozów policji, 13 zastępów straży pożarnej. W zdarzeniu brało udział blisko 50 strażaków i 30 policjantów. Okoliczności wypadku bada prokuratura.